Van life nie jest dla każdego. Przepraszam. Kurwa, zostajmy! Mamy to, koniec. Podsumował. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mamy końcówkę roku, jest już przedsylwestrowy odcinek i będzie inny niż wszystkie do tej pory. Dzisiaj pokażemy wam fantastycznych ludzi, których poznaliśmy jakiś czas temu, jak byliśmy w Sewilli. Poznaliśmy Bartosza i Laurę, oni prowadzą kanał na Instagramie Nie Na Miejscu. Oni też wybudowali swojego campervana i mają tak świetnego tego campervana, że postanowiliśmy wam dzisiaj pokazać go w całości, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie ich camperkowi. Jeżeli ktoś z was chciałby też takiego kamperka mieć, to można się zapisać na kurs budowy kampera, zbudujkampera.pl i do końca roku wszyscy, co zamówią, to będą mieć szansę też wystąpić u nas, tak jak Bartek i Laura. Czyli jeżeli ktoś z was chciałby pokazać swojego kampera u nas na kanale Podróżowanie, to niech wejdzie na kurs zbudujkampera.pl. A teraz was zostawiam, oglądajcie i podziwiajcie, bo naprawdę jest taki. Cześć, jestem Laura. Ja jestem Bartosz. Mieszkamy w naszym limoncello, które zbudowaliśmy sami. Podróżujemy teraz po Europie, zaraz wyprawiamy się do Afryki. To jest Fiat Ducato, silnik 2.8 JTD, włoski samochód, żółty, kolor tu jest bardzo ważny, duże okna, napęd 4x4. Kupiliśmy go i od razu okazało się, że jest spory problem z korozją. Samochód był totalnie zardzewiały, co sprzedawca dosyć skrzętnie ukrył przed nami, pokrywając zgniłe elementy blachy lakierem. Postanowiliśmy nie wycofywać się z tej inwestycji, więc dołożyliśmy dużo kasy, żeby go naprawić. Oprócz rdzy w międzyczasie pojawiły się takie problemy jak nieszczelna miska silnika czy coś takiego. Trzeba było regenerować skrzynię biegów, co okazało się bardzo kosztowne ze względu na to, że nasza skrzynia jest unikatowa, ponieważ jest przeznaczona do nas samochodu z napędem 4x4, co jest wyjątkową rzadkością w przypadku samochodów Fiat Ducato. Dużo pracy włożyliśmy w izolację cieplną, w termoizolację samochodu. Myślę, że to było największe wyzwanie, poza tymi naprawami, których osobiście nie wykonywaliśmy, całą resztę zrobiliśmy sami. Zrobiliśmy też meble, to robiła głównie Laura, zająłem się elektryką. Na górze jest panel słoneczny na 300 W, w środku dwa akumulatory po 80 Ah, w sumie 160. Kiedy jest słoneczny dzień, nie mamy problemu z prądem, możemy spokojnie pracować, ładować telefony, komputery i aparat fotograficzny. Jesteśmy w naszym vanie, wszystko co widzicie zrobiliśmy sami. Bartosz najpierw zrobił plan, zaprojektował to wszystko, a potem po prostu przeszliśmy do czynów. Tu jest nasz living room. Jak mamy złożone łóżko, to mamy całkiem długą kanapę, jest tu super dużo miejsca. Na początku myśleliśmy, że będziemy żyć w transporterze, ale okazało się, że chcemy mieć wysoki samochód, żebyśmy mogli się tu swobodnie poruszać, tańczyć, bawić się, wszystko. Nasza kanapa, którą sama zrobiłam, jest to pierwszy mebel, który zrobiłam w życiu. Rozkłada się do tej szerokości i daje nam super łóżko 120 cm. Wygodne. Materac kupiliśmy na OLX-ie, jakiś używany z Ikei. Pocięliśmy go, mama Bartosza zrobiła nam obicia z materiału, który wybraliśmy, bo bardzo nam się podobał ten kolor. Taki sam mamy tutaj, co to wszystko daje taki super styl. Część salonową od Pawlacza oddziela nam ta piękna szmata, którą kupiłam kiedyś na przecenie i wisiała cały czas u nas w sypialni. Zdecydowaliśmy się, że bierzemy ją, bo ona jest totalnie w naszym stylu teraz. I to nam oddziela cały syf, który jak jesteśmy rozłożeni, wyrzucamy naprzód, żeby to nie było tutaj i żebyśmy mieli tutaj super miejsce, bo niestety oboje nie umiemy tego robić, ale musimy dbać o porządek, bo jeżeli tu jest nieporządek, to już nie mamy się w ogóle gdzie ruszać. Nad łóżkiem zbudowaliśmy dwie szafki, zabezpieczyliśmy to gumkami, wszystko to jest inspiracja z Pinteresta, tu nam trzyma książki, rzeczy do zabawy,
Tutaj mamy gaz pieprzowy, zawsze on jest w tym, na swoim miejscu. Jeszcze mamy drugi, schowany. To jest jak na wypadek, jakby jacyś zbóje chcieli wtargnąć, to będą zaskoczeni, bo jesteśmy przygotowani. Tu mamy bibelotę, tu wrzucamy po prostu wszystko, co też jest na zewnątrz, nie chcemy na to patrzeć, leci tu. A jeżeli tu się nie mieści, to tu jest drugie miejsce i tutaj wszystko leci. Po spektakularnym sukcesie związanym z łóżkiem zabrałam się za szafę. Nie mam wykształcenia meblotwórczego, więc ta szafa już nie jest taka super jak to łóżko. I największym problemem, z którym musiałam się zmierzyć, to jest jak funkcjonują zawiasy. Bo okazuje się, że zawiasy się chowa do środka. Ja o tym nie wiedziałam, nikt mi nie powiedział, więc zrobiłam je na zewnątrz, ale to działa. Finalnie to wszystko działa, trochę się telepie. To była pierwsza rzecz, którą myśleliśmy, że będziemy zmieniać ze względów estetycznych, ale zostało, jest super. Nie przewidziałam tego, że ten blat wystaje i będzie blokował te drzwiczki, więc próbowałam to odsunąć zawiasem. Przez to mamy takie śmieszne krzywizny. Ale to nic, my już to wszystko kochamy, nauczyliśmy się z tym żyć. To jest nasza strefa zlewakowo-łazienkowa. Mamy oczywiście lusterko, wokół są zdjęcia naszych przyjaciół. Mamy kosmetyki, to są kosmetyki, które zabraliśmy z Warszawy. Nie używamy ich, okazało się, że mydło i szampon to jest maks, co potrzebujemy, zwłaszcza jak prysznic bierzemy na raz na 3 dni. To jest okej. Codziennie jest zupełnie przereklamowany. Poniżej są wszystkie nasze rzeczy do mycia naczyń, tu się suszą sztućce. Tutaj mamy wodę, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasza woda, którą dolaliśmy, jest pitna, to tutaj zawsze szukamy tej pitnej, to jest baniak na pitną wodę. System hydrauliczny działa tak, że mamy bardzo prosty kran, do którego przyczepiona jest, przymocowana jest pompa wody nożna, którą zakupiliśmy w sklepie z rzeczami do jachtów. Jak pompujemy, ona po prostu sobie stąd płynie. Pod kranem mamy dwa baniaki, 50-litrowe. Najpierw podróżowaliśmy z jednym baniakiem, ale okazało się, że to nam wystarcza raptem na 2 dni, więc zdecydowaliśmy się dokupić drugi. Mamy 100 litrów wody, które jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, gdzie nie ma bieżącej wody, starcza nam na 4 dni. Zaraz obok jest zbiornik na szarą wodę, to jest 30 litrów. Do tego mamy, na zewnątrz jest kranik, do którego podłączamy rurkę i możemy wyprowadzić tą rurkę na zewnątrz i spuścić szarą wodę tam, gdzie możemy spuszczać szarą wodę. Z drugiej strony jest nasza ukochana kuchnia. Mamy tu wszystko, czego potrzebujemy, żeby gotować, przyrządzać śniadanie, obiad, kolację. Dużo gotujemy, uczymy się też gotować, bo nie gotowaliśmy tak dużo, jak mieszkaliśmy w Warszawie. Mamy wszystko na zewnątrz. Bardzo nam się to podoba, bo jest bardzo kolorowo. Tu mamy pozawieszane rzeczy, które pięknie grają, jak jeździmy, ale nam to w ogóle nie przeszkadza. Czasami coś wypada w trakcie jazdy, to po prostu podnosimy. Tu mamy duży blat, totalnie wystarcza do przygotowania posiłku. Jemy dużo warzyw, więc dużo kroimy, dużo tego syfu tu jest. Jeżeli nie mam tutaj miejsca, to kładę sobie mały stolik na kanapę i sobie poszerzam to. Kuchenka jest podłączona do butli z gazem, która jest poniżej. I poniżej blatu mamy przestrzeń na wszystkie rzeczy, których potrzebujemy do gotowania, garnki, jest też apteczka, różne bibeloty. Poniżej jest kontynuacja tej części, bibeloty. A na samym dole mamy spiżarkę. Są tu puszki, suche produkty, mamy też śmietnik na rzeczy organiczne i na suche. Być może zastanawiacie się, czy mamy łazienkę. Nie mamy wewnątrz, mamy prysznic zewnętrzny, który jest ekstra, jak bierzesz tak rzadko prysznic, zawsze znajdziesz miejsce, żeby raz na 3 dni go wystawić gdzieś i załatwić temat na zewnątrz. Jeżeli chodzi o toaletę, początkowo myśleliśmy, że nie będziemy mieć kibla, ale moja mama, jak to usłyszała, powiedziała, że absolutnie nie ma mowy i kupiła nam toaletę na święta, więc tutaj mogę zaprezentować nasz ukochany Campa Potti, za który jesteśmy bardzo wdzięczni i używamy go często, używamy go tylko na jedynkę. Żeby go użyć, po prostu ściągamy to, otwieramy klapę do góry, tu mamy super gustowną gumeczkę, która przytrzymuje klapę, możemy sobie otworzyć, usiąść, tu jest słonko, zachód słońca, tu twój mężczyzna podaje ci jajecznicę, tu załatwiasz temat, jest ekstra. Dziękuję, mamo. Jak się poznaliśmy, wiedzieliśmy, że Warszawa jest tymczasowa, że będziemy się gdzieś włóczyć po świecie. Wtedy myśleliśmy, że to będzie autostop i namiot. Ty tak myślałeś? Ja tak myślałam, bo trochę nie znałam innego sposobu, nie słyszałam o van life'ie.
I potem Bartosz zobaczył filmik, tak? Tak, ja wiedziałem, że chcę podróżować bardziej na bogato dookoła świata i w pewnym momencie jak znalazłem gdzieś w internetach van life i pomyślałem sobie, że to jest niesamowite, że do tej pory o tym nie wiedziałem, że można w ten sposób przemierzać świat. Więc jak już ten van life był na tapecie i okazało się, że można mieszkać w samochodzie i się przemieszczać. I pracować przede wszystkim, to było kluczowe jak dla mnie. W Warszawie moja praca skupiała się na organizowaniu produkcji filmów reklamowych. Kiedy wpadliśmy na pomysł podróżowania, wiedziałem, że muszę porzucić ten zawód na rzecz montażu, którym zajmowałem się trochę wcześniej. Ta praca, w której ja się wyspecjalizowałem, okazała się, że jest dostępna i możliwa na odległość. To było zachwycające, obiecujące bardzo. Dzięki temu, że zdecydowaliśmy się tak radykalny krok, jak zrezygnowanie ze stacjonarnego mieszkania i życie w podróży, miałem też świetny pretekst do tego, żeby powrócić do takiego kreatywnego zajęcia, które sprawia mi więcej frajdy, którym jest właśnie montaż. Rok, dwa lata po tym, kiedy się poznaliśmy i zamarzyliśmy razem o wspólnych podróżach, wpadliśmy na pomysł, żeby kupić busa i w nim zamieszkać. Udało nam się to zrobić, skradaliśmy się do tego z dwa lata i kupiliśmy samochód w kwietniu 2018 roku. Zanim samochód zaczął być przez nas robiony, przerabiany na kampera, jeździł po mechanikach i blacharzach, to zajęło dużo czasu, więc faktycznie zaczęliśmy budowę mebli, elektryki. My wyszliśmy do busa z narzędziami i zaczęliśmy robić remont po swojemu w listopadzie 2018 roku. Byliśmy już super gotowi do wyjazdu, więc na ostatni taki final check-up wysłaliśmy samochód do mechanika, nowego mechanika, który miał najlepsze opinie w Google. Wymiana filtra, jakieś super banalne rzeczy. Wymiana oleju, tak, żeby gotowy do drogi, do Afryki, jechaliśmy do Afryki. Tak, więc on zadzwonił do nas po trzech dniach, powiedział, że on zrobił te rzeczy, o które poprosiliśmy, ale ten samochód wymaga generalnego remontu, żeby nim wyjechać, ponieważ do zrobienia jest cieknąca misa oleju, regeneracja skrzyni biegów, coś jeszcze chyba z amortyzatorami i powiedział nam, że możemy jechać, nie wiadomo jak daleko zajedziemy, możemy dojechać do Senegalu, do którego planowaliśmy dojechać, możemy też tam nie dojechać, albo możemy dojechać i wrócić, nie wiadomo. Skrzynia biegów padła 3 dni później. Po 5 miesiącach karkołomnego remontu udało nam się wreszcie wyruszyć, zrobiliśmy wyprzedaż, pozbyliśmy się wszystkich naszych rzeczy. Laura zostawiła jeszcze jakąś torbę u mojej mamy na przechowanie. Świetne płaszcze. Wszystkie moje rzeczy znajdują się w tym samochodzie i od kwietnia 2019 roku mieszkamy tu. Mieszkamy tu i nawet kiedy zaglądamy do Warszawy i czasem samochód jest u mechanika, śpimy u znajomych po kanapie, nie mamy żadnego innego miejsca do życia, to jest nasz dom. Jak mieszkaliśmy w Warszawie, mieszkaliśmy bardzo szybko. Pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, potem odpalaliśmy wroty w weekend, potem dochodziliśmy do siebie we wtorek i potem znów pracowaliśmy i to było super. To życie było fajne, ale mam wrażenie, że to życie, które mamy teraz, jest wolniejsze, mamy więcej czasu dla siebie, żeby być razem, a nie widujemy się tylko wieczorami. Van life to detoks od życia w pośpiechu, detoks od dużego miasta, od miliona spraw, od wielkich ambicji, od wyścigu, od rywalizacji. To jest wolność, to jest swoboda? No tak. No, spotykamy niesamowitych ludzi i to są inspirujące spotkania. Ja wyjechałam z ogromnym bagażem strachów. Bałam się wszystkiego, co może mnie spotkać za rogiem, albo w miastach, w dziczy, wszystko. Wszystko, co myślałam, że istnieje gdzieś tam daleko, może mnie zaatakować i skrzywdzić. I tak nie jest, i to są moje strachy. Jak wypuściłam się w świat, to z każdym dniem te strachy maleją, co jest super, to jest dla mnie niezła terapia. Van life nie jest dla każdego. Przepraszam. Kurwa, zostajmy! Mamy to, koniec! Dobra, dajcie Jeśli... Dobra.
No, dawaj, dawaj. Wszyscy lubimy co innego. Jeżeli lubisz podróżować, trochę się boisz, myślisz o van life'ie, ale jest kupę niepewności, no nam się udało. My jesteśmy trochę przykładem, że jeżeli chcesz i trochę się starasz, to możesz. Nie wiemy, jak długo uda nam się to utrzymać, ale nawet jeżeli okaże się, że za chwilę skończą się zlecenia, skończy się kasa i będziemy musieli wrócić do miasta, to co przeżyliśmy do tej pory było tak niesamowite, że jestem przekonany, że każdy powinien spróbować, jeżeli chciałby tak żyć chociaż przez chwilę prostym życiem, zawsze możecie się wycofać. To... I nie będziecie przegranymi. Tak, to nie jest decyzja na całe życie. Jakby my też nie wiemy, jak długo będziemy w drodze. Za chwilę możemy wrócić do Warszawy albo zamieszkać, mieszkanie. Albo zamieszkać w każdym innym miejscu na świecie, które spotkamy, w którym poczujemy się na tyle dobrze, że będziemy chcieli w nim żyć. Słuchajcie, zanim zakończymy tego vloga, jeszcze wam powiemy, gdzie można znaleźć Laurę Bartka, gdzie można jego oglądać. Gdzie można was oglądać? Nazywam się Nie na Miejscu, jesteśmy na Instagramie, wrzucamy tam nasze zdjęcia z podróży, zapraszamy, są super. Polecamy ich bardzo serdecznie, bo jak widzicie, są fantastyczni ludzie, mają fantastycznego vana, fantastyczne życie. Do zobaczenia!